Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, jednak mnie przekonaliście. Jest szkoda, że nie w komentarzach na YouTube, ale kurczę, no tyle razy prosiłem. Panowie, no napiszcie, że na dole, tak? A nie do mnie maile, na PW, na Discordzie. Słuchajcie, na drugi raz obiecuję z ręką na sercu, że nie posłucham takich próśb na maile i na PW, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby takie teksty i prośby pojawiły się, czy informacje o tym tutaj na YouTubie, żeby zwiększyć zasięgi, a nie wypiszecie mi, wiecie co, to aż trochę takie przykre. Ja się dla Was staram, a niektórzy mi piszą na maila: wiesz Mirku, ja tam nie chcę się logować do tego Gmaila, do tego całego YouTuba, bo oni tylko wszyscy śledzą i tak dalej. To Ty nie możesz, a ja muszę, tak? Tak? No bardzo proszę jednak, dobra. Ale już nie będę marudził, proszę tylko na drugi raz o komentarze poniżej, dobra? Tymczasem przygotowałem, można by powiedzieć, bardzo fajne, ciekawe, wręcz bym powiedział rewelacyjne rozszerzenie tej darmowej biblioteki, bo jak już się pewnie przekonaliście, gdy ją pobraliście sobie z internetu, to ona tak naprawdę tylko daje same podstawy, ale później trzeba sobie samemu napisać w efekcie jakieś własne funkcje. Po pierwsze, do przeszukiwania tych tokenów, to pomijam, ale a do modyfikacji JSON-a też nie ma, a do tworzenia JSON-a, tak jak zapowiadałem, teoretycznie nie musi być funkcji, bo prostego JSON-a można zrobić za pomocą zwykłej funkcji sprintf, prawda, w języku C. No to jest teoretycznie proste, ale lepiej i wygodniej by było, gdyby mieć funkcję. W takim razie, proszę bardzo, przygotowałem na dzisiejszy poradnik aż kilka kodów. Zobaczcie, 02AVRJSON, 02A i 02B. I proszę bardzo, przechodzę do pierwszego. Otwieram maina i zobaczcie, tu już utworzyłem bibliotekę, plik, folder o nazwie mkjsonlib, w którym jest umieszczone mkjsmnc i mkjsmnh. Już ładnie to, co było w poprzednim poradniku, wszystko wrzucone do jednego worka, do pliku h, zostało ładnie rozdzielone, jak się należy, na pliki jakby biblioteczne, plik źródłowy c i plik h. To jest bardzo ważne. Dzięki temu w ogóle dużo łatwiej było zrobić tą bibliotekę w taki sposób, aby mogła ona być w formie w ogóle niezmiennej implementowana również do wykorzystania pod ESP8266 Known OS SDK, który to stary niby systemik, ale bardzo przyjemnie się go używa na starych ESP-kach. Można byłoby powiedzieć, że prawie tak samo wygodnie jak programowania na AVR-y, ale mamy ogromne możliwości, bo tam mamy 32-bitowy mikrokontroler. Do ESP32 jeszcze wrócę. Jak widzicie, tu mam otwartego Eclipse'a, z którego widać nawet, że są projekty pod AVR-a, ale mam też drugiego Eclipse'a tutaj otwartego, gdzie już widzicie, że mam ESP tutaj na górze 8266 Nono SSDK, projekty moje różne pod tenże system i właśnie w tym jakimś tu swoim projekciku wykorzystałem, zobaczcie, tutaj mamy też print w JSON, te dwa JSONy mam gdzieś tam na górze w zmiennej, to sobie zaraz też wrócimy do tego, omówimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to rzeczywiście działa ta biblioteka po zaimplementowaniu i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od tego, co się dzieje w AVR-ach. Zobaczcie, na początek może skompiluję ten przykład, nie mówiąc Wam jeszcze za dużo. Pamiętacie, na czym się skończyło to w poprzednim poradniku? Klikam w granie do AVR, patrzymy w terminalu po prawej stronie, co nam się tutaj pokaże, a powinno się pokazać to, co w poprzednim, czyli mamy prostego JSON-a, Juśka, który trzyma temperaturkę, humidity, pressure i do tego ładnie nam to wyświetla jako stacja pogodowa. Tyle tylko, że w poprzednim kodzie, jak pamiętacie, sami sobie tu pisaliśmy własną funkcyjkę do tego, żeby ona wyszukała. I co? Za każdym razem tak będziemy pisać? Albo dostosowywać tą funkcję do wyszukania tego czy siamtego? Może by tak pomyśleć nad jakąś uniwersalną funkcją do wyszukiwania. Od tego zaczniemy w ogóle rozmowę o tym urozmaiceniu, o tym wzbogaceniu tej super biblioteki poniekąd. Zobaczycie, że w tym momencie stanie się to o wiele bardziej przyjemne. Ja już pomijam, że stworzyłem taką funkcję jak init and parse json, żeby to od razu inicjalizowało obsługę
JSON-a i od razu, żebym mógł parsować jakiś swój plik, jakiś swój string JSON, który jest w pamięci RAM. Na razie jest, działamy tak, żeby on był umieszczony w pamięci RAM, bo o to nam chodzi głównie, bo przecież trzeba go czasami zmieniać. Gdyby miał być w pamięci flash, to też dałoby radę tutaj zrobić, ale nie o to chodzi. Następnie użyliśmy sobie print formatted JSON, czyli tej funkcji, która nam ładnie wyświetla to w terminalu w taki sposób, później tutaj w ten sposób, później użyliśmy funkcji print all tokens, która nam wyświetla to tego JSON-a w ten sposób, tak powiedzmy, do celów debugowych, a później wyświetliliśmy sobie to, co widać na końcu, czyli ładnie te jakby dane ze stacji pogodowej. Gdy się przyzwyczaicie do korzystania JSON-a, zaprawdę powiadam wam, że będziecie go używali coraz częściej, nawet niekoniecznie działając ze stronami internetowymi i tak dalej. Oczywiście na prockach AVR, które no mają troszkę nieco więcej tej pamięci RAM, bo no nie dziwne, że takie stringi zajmują sporo bajt w pamięci RAM, a trzeba je zwykle w pamięci RAM obrabiać, tworzyć, modyfikować, a to już wtedy no, jest nieco ta zajętość. Ale na prockach typu Atmega 1284 to w ogóle luzik. Na prockach typu Atmega 128, Atmega 64, 644, które mają powiedzmy 4 KB RAMu albo 128 ma 8 KB RAMu, no to też można spokojnie wykorzystywać. Ba, nawet na prockach Atmega 32, Atmega 328, takie jakie są w Arduino Nano czy tam podobnych, no to przecież one mają tylko 2 KB RAMu, ale jak potrzeba obsługiwać czasami krótkie rzeczy, krótkie JSONy, zobaczcie, taki JSON w sumie nie jest aż taki długi, bo zawiera tylko 47 bajtów, a już pozwala przyjemnie przesyłać dane, komunikować się w dwie strony pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład nawet po RS-ie, czy to po USB, po czymkolwiek, no to zaczyna być to jednak przyjemny sposób przekazywania danych. Warto się z nim zapoznać, bo mówię wam, przejdziecie w końcu do takich zastosowań procków, czy to AVR, czy innych, gdzie wręcz ten JSON będzie potrzebny i nie da się bez niego żyć. A więc im wcześniej się oswoimy, przyzwyczajimy, tym będzie lepiej. Wracając do tematu, i tu sobie już ta biblioteka jest, ona zaraz sobie do niej przejdziemy, będziemy ją omawiać, a ja w tym momencie otworzę kolejny pliczek 02 AVR JSON main. Słuchajcie, i tutaj po pierwsze, zamiast tworzyć na górze w pamięci RAM taki string, jak przedtem tworzyliśmy, to stworzyłem tylko tablicę o nazwie JSON 512 bajtów i cóż, tym razem chciałbym na przykład stworzyć w tej tablicy, w tym stringu, w tej tablicy powiedzmy, string JSON-owy, taki jak po prostu, żeby zawierał na przykład obiekt person1, a w nim, żeby zawierał kilka wartości typu key value, tak? Następnie obiekt person2 i ten, żeby zawierał też parę takich wartości. I żeby to stworzyć, proszę bardzo, mamy przygotowane fajne funkcje w tej naszej rozbudowanej bibliotece, tak jak JSON start object, JSON nested object with key, JSON add string i tak dalej, i tak dalej. Zaraz sobie je omówimy, nie martwcie się. Ja tylko pokażę, że teoretycznie można by to było zrobić w taki sposób. Sprint, słuchajcie, sprint i sobie tutaj wpisać JSON, jakby ktoś mi nie wierzył, że teoretycznie to nie jest aż takie trudne, cudzysłów, i tu moglibyśmy sobie wpisywać tak, zobaczcie, jak pamiętamy tą składnię i tak dalej, otwarty nawias, następnie możemy sobie wpisać tam, ja już teraz, tak, pierwszy obiekt na przykład, znowu musimy, tu bez spacji, oczywiście spacji nie musimy dawać, wręcz niepotrzebne są dodatkowe spacje, trzeba umieć to pisać w kodzie w ten sposób, a więc znowu cudzysłów, więc slash cudzysłów, tu sobie dam na końcu gdzieś cudzysłów i tutaj wpisujemy sobie na przykład person 1, zamykamy cudzysłów, niestety wtedy z ręki musimy, gdy to tworzymy z printfem, pamiętać o tych ukośnikach, ponieważ cudzysłowy to są znaki specjalne, wtedy dopiero wstawiamy dwukropek i dopiero możemy otwierać sobie znowu i tak dalej. I to można sobie zrobić, wrzucić do tego bufora i już. Ale sami widzicie, że już pisząc sam początek we sprintfie, no to trzeba tu się natrudzić i gdzieś babola nie walnąć, że gdzieś nie będzie cudzysłowa albo będzie, bo zepsujemy Jośka i Joziek będzie niepełnosprawny.
sprawny i będzie nieść Got Józek. Zaraz sobie omówimy te funkcyjki, które już macie na gotowo i pozwalają, zobaczcie, bardzo fajnie dodawać to takimi kawałkami, tworzyć proste JSONy, a nawet te ciut bardziej skomplikowane, może jakieś nie bardzo skomplikowane struktury, ale te ciut bardziej, nawet z tablicami Wam pokażę, że będzie można tworzyć, a to już jest bardzo wiele i pozwoli się tym posługiwać nawet na większych prockach, jak mówiłem, ESP8266, który posiada nawet lepszą bibliotekę, ale ona jest często trudniejsza w rozpoznaniu, jak tam używać, znowu inne, trzeba się uczyć czegoś innego, tymczasem przyzwyczajenie jest gorsze niż wiecie co, więc może warto byłoby tą bibliotekę, jeśli będzie taka możliwość, przenieść jeden do jednego do ESP8266, zobaczcie jaka różnica pomiędzy prockami, a jednak język C to umożliwi, no to byłoby przyjemnie. Więc zostawmy, tutaj sobie tworzymy tymczasem taki właśnie przykład użycia JSONa, tu sobie włożymy, który będzie zawierał dwa obiekty o nazwie person1, person2, a każdy z tych obiektów będzie zawierał jakieś poszczególne małe obiekty typu klucz, wartość. Zaraz sobie to zobaczymy, wydrukujemy i tak dalej. I teraz zobaczcie, no to może od razu przejdziemy, skompilujemy tenże przykład i proszę bardzo, ja tu zrobię clear i sobie to wgramy do procesora. Zobaczmy, jaki on nam wygeneruje JSON. Tym razem nie wpisany, nie skopiowany przeze mnie skądś ręcznie. Proszę bardzo, mówiłem person 1, person 2. Tu jest oryginalny JSON, jak widzicie. Przesuwając na górze sobie widzicie, że to jest taki długi string bez żadnych spacji, bez enterów. Ciężko się go czyta, ale to we sprintwie by trzeba było wpisywać. No i co? Sami powiecie, że ciężko by się było gdzieś nie walnąć. Ja już tam pisząc widzę, że popełniłem błąd, bo już tu dwa nawiasy klamrowe otworzyłem na szybko myśląc. Proszę bardzo, po wydrukowaniu tego do przyjaznej postaci dla człowieka widzimy ładnie, że mamy obiekt person, który zawiera, jak widzicie, obiekt kolejny, który zawiera wartości klucz value i mamy obiekt drugi, który zawiera również kolejne obiekty już takie proste. A potem mamy wylistowane wszystkie tokeny. Więc zobaczcie, nasza biblioteka już zawiera funkcję, ta rozszerzona, przydatne do tworzenia, które jak się przeanalizuje za chwilę, to nie jest to takie trudne. Ale zanim jeszcze raz wejdę do tego i to Wam pokażę, to może wrócę jeszcze do tego poprzedniego przykładu do maina jednak i zwróćcie uwagę, że w poprzedniej lekcji nad mainem pisaliśmy sobie funkcję do wyszukiwania klucza i żeby nam zwróciło wartość, tak? Jak mówiłem, trzeba było taką funkcję za każdym razem, by sobie w projekcie od nowa pisać. Tymczasem tutaj korzystamy z funkcji JSON find key value. No wręcz otwórzmy sobie tego poprzedniego maina i zobaczmy maina, zobaczmy jak to było. Tu sobie robiliśmy print value i coś tam sobie robiliśmy i tak dalej. Czyż nie byłoby przyjemnie mieć to wewnątrz biblioteki? No to proszę bardzo, jest włożone. Sama nazwa funkcji, już mam nadzieję, że Wam dużo mówi. JSON find key value, czyli znajdź mnie panie, w tym JSONie, którego ja tutaj chcę przeszukiwać, o w tym JSONie, bazując na tokenach, które powstały po inicjalizacji tego JSONa, podając liczbę tych tokenów, ile tam powstało, a to jest podane w zmiennej globalnej trzymanej wewnątrz tej biblioteki, to wyszukaj mi tokena, znaczy klucza o wartości temp i wrzuć go do folderu buf. A buf, tutaj sobie zrobiłem buforek 10-znakowy. Dzięki czemu już później printfem mogłem wyrzucić sobie temperaturka i tak dalej. Czyli to jest podobne do tego, co w poprzedniej lekcji, tylko tak zrobione, żeby można było użyć na ESP8266. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że jak wrócę do tego poprzedniego maina, to tą funkcję, żeby przenieść na ESP8266, byłby trochę problem. Print się przeniesie, ale strncpy dla ESP8266 nono SSDK już nie można go, znaczy teoretycznie można, ale będzie z tym trochę problemów. Tam trzeba używać takich zamienników OS podkreślenie, str pewnej grupy funkcji i tak dalej, a nie takich wprost. Więc no, fajnie by było to wszystko jakoś popodmieniać, zaraz zobaczycie, w jaki to ciekawy sposób. Zapiszę to, znaczy wyjdę z tego bez zapisywania i zajrzyjmy tak na szybko, bo od tego chciałem zacząć, może tak od środka tej biblioteki, JSON find key value. Zobaczcie, stworzona jest taka prosta funkcja, do której przekazujemy, jak mówię, wskaźnik na nasz string z JSONem, wskazujemy na tablicę z tokenami już rozpoznanymi, wskazujemy na liczbę tokenów, potem mówimy, jakiego wskaźnik na klucz, jaki ma wyszukać i pokazujemy wskaźnik na value buff. I ten value buff będzie napełniony wynikiem, jeśli zostanie znaleziony. Tylko, jak widzicie, przy wywołaniu podaję JSON tokens
i JSON tokens count. Gdzie są te zmienne? Przecież ja tutaj ich nie mam, nie widzę. Ale funkcja init and parse JSON, wejdę teraz do niej, ta funkcja biblioteki. Zobaczycie, ja rozszerzyłem tę funkcjonalność i wy możecie sobie jakby przepisywać to z ekranu albo wręcz, no chyba to nie będzie problemu, żeby sobie stworzyć, bo tu każdy może nawet sobie wprowadzać swoje modyfikacje. Zobaczcie, to co w pierwszej tam tym poradniku robiłem, tak samo inicjalizujemy, tylko że ja tu sobie od razu zrobiłem init parser. A następnie powołałem sobie zmienną globalną w tej bibliotece o nazwie JSON Token Count i od razu w tym init and parse nie tylko inicjalizuję, a mogę to inicjalizować nawet kilka razy, nikt mi nie zabroni, to ponieważ ten parser jest zawsze tutaj powoływany na gorąco i on jest nie potrzeba, żeby go gdzieś indziej wywoływać, to przekazuję tenże tutaj lokalny parser, a następnie przekazuję JSON string, który został przekazany do tej funkcji. Wyliczam jego długość, ale zobaczcie, jakaś dziwna funkcja. Powinno być strlen, a tymczasem tutaj jest nazwa astrlen i możecie się dziwić, przepisując z ekranu, Boże, co ten Kardaś tu narobił? Przecież nie ma w języku C takiej funkcji astrln, tak? A tymczasem tak naprawdę chciałem dostosować tę bibliotekę na szybko i do AVR-a i do ESP8266. Już Wam mówiłem, jaka jest różnica. W AVR-ze możemy sobie użyć strln, ale na ESP8266 trzeba by było użyć OS-strln, tak? Więc żeby tego nie trzeba było za każdym razem no jakoś w tysiącu miejscach poprawiać, to stworzyłem w pliku H, tu na chwilkę przejdziemy, zobaczcie, to jest plik H konfiguracyjny, nie ten tutaj z pierwszej lekcji właśnie, tylko tutaj ten, więc w tymże pliku stworzyłem, zacznę od tego, takie przemapowania. Zobaczcie, jeśli mamy ustawioną w konfiguracji stałą use ESP8266 SDK na 1, to będą użyte zamiast funkcji na przykład astrln, będzie użyte osstrln, ale jeśli SDK będzie tutaj ten ustawiony na 0, tak jak teraz jest dla AVR-a, to astrln będzie podstawione strln, length, tak? Rozumiecie, o co chodzi? To jest po prostu taki Wam od razu podpowiadam prosty sposób, jak przygotowywać funkcje, które będą działały i tu, i tu. Proszę bardzo, taki fajny hint. A ta zmienna jako konfiguracyjna jest, słuchajcie, tutaj na samej górze, w sekcji konfiguracji, proszę bardzo, use ESP, czyli jak używamy na AVR-ze, to tu wpisujemy 0 i to jest tu opisane w komentarzu. Jeśli chcemy, to już przeniesiemy tą bibliotekę do ESP-ka, to ustawiamy tę wartość na 1, będzie trzeba to jeszcze ustawić w jednym miejscu, w pliku JSON tutaj na samym początku też jest to powtórzone, niestety na razie nie widziałem innego wyjścia, musiałem to powtórzyć, więc tutaj też dla AVR-a musi być 0 i tak dalej, bo no, inaczej trochę mi się tutaj nie dało tego skonfigurować. Przynajmniej na razie, pewnie sobie poprawicie. Proszę bardzo, w dwóch miejscach muszę to zrobić i biblioteka działa mi dla AVR-a, czyli wszędzie, gdzie zobaczy biblioteka funkcję aprintf, ASTRLN, ASTRCAT, to popodmienia mi to na to, co mamy w języku AVR-GCC dla AVR-a. Jeśli natomiast będę używał to na, już widzicie, na ESP8266, to wszędzie mi ładnie powstawia przedrostki, zamiast aprintf to będzie osprintf i tak dalej wewnątrz biblioteki. Piękne przełożenie, możecie się z tego poduczyć, tak? Wracamy do naszej funkcji jeszcze init and parse. Zobaczcie, że ta funkcja, gdy już wywołana z oryginalnej biblioteki, zawsze zwraca liczbę tokenów, tak? Chodzi o to, że oczywiście musimy najpierw dobrze zadeklarować, zdefiniować liczbę tokenów w tej tablicy JSON tokens, która jest też jako zmienna globalna w naszej bibliotece i tutaj zostaje przekazywana. Jeśli tutaj dam za mało tych tokenów, no to niestety to zwróci mi błąd, będzie wartość mniejsza niż 1 i wywali nam błąd filet. Ale jeśli zdefiniujemy tą wartość dobrze, będzie tych tokenów więcej zdefiniowanych, żeby tam powstało, już Wam o tym mówiłem ostatnio, to tutaj zostanie zwrócona do zmiennej globalną ta wartość, a tu będziemy mieli globalną tablicę z tymi tokenami. Jak widzicie, token z buff size jest zrobione jak dużymi literami, czyli to jest stała, to jest kolejna stała w konfiguracji całej biblioteki. Widzicie, tu możemy sobie od razu zdefiniować, a potem nie musimy co chwilę w swoim kodzie zastanawiać się, czy ja dlatego tutaj dla tej tokenizacji, dla parsowania tego JSON-a dałem tyle, czy tyle, wywali mi błąd, czy nie wali. Tutaj sobie daję taką większość. Oczywiście liczę się z tym, że im więcej tutaj dam
tutaj wartości, tu 128 to jest dużo nadmiarowo, tak? W tej chwili do celów testowych. No ale to do celów testowych mam duży procent. Ale można sobie raz to przerobić i zobaczyć. Zobaczcie, że tych tokenów jest ile? Tutaj macie ładnie wyliczone. 20 tokenów, czyli tak naprawdę do pracy z tym JSON-em, który mam, a przecież nie będziemy tak ciągle zmieniali JSON-ów, to mogę dać tą wartość na 20, ale lepiej z zapasem, gdybym czasami dodał jakiegoś tokena, dałbym na 25. Ja w tej chwili dałem duży zapas, do celów testowych tyle, a później docelowo możecie sobie posprawdzać tymi debugowymi funkcjami i proszę bardzo, będziecie wiedzieli, żeby to zmniejszyć do takiej wartości jak trzeba. Więc już widzicie, że tę bibliotekę można fajnie konfigurować, tak? Nie tylko pod ESP8266 albo pod AVR. Oprócz tego będziemy mieli takie stałe, które pozwolą nam żeby były kompilowane funkcje związane, żeby były kompilowane jakby fragmenty biblioteki, które są odpowiedzialne za kreowanie JSON-ów. Nie zawsze będzie to potrzebne, dlatego pomyślałem, ja sam to używam już jakby tej biblioteczki, że nie zawsze będzie mi to potrzebne, bo czasami będę chciał tylko analizować prosto to, co przyszło, a ja nie będę kreował, no to wtedy mogę tutaj zero, to nie będzie w ogóle kompilowane i będzie jeszcze mniej zużywało tam pewnego rodzaju pamięci i tak dalej. Stworzyłem nawet sekcję kilku funkcji, które pozwalają nam modyfikować JSON-a. To chodzi o to, że jednak jak już kreujemy JSON-y i wysyłamy tam jakieś informacje o temperaturze, o czymś, to możemy raz go skreować, a później użyć funkcji, które tylko zmodyfikują temperaturkę, zmodyfikują coś i wyślą tego JSON-a raz przygotowanego, skreowanego. Bardzo wygodna rzecz, ale niestety funkcje modyfikujące wymagają powołania w pamięci RAM drugiego bufora, który jest minimalnie takiej samej wielkości jak oryginalny bufor, który został przewidziany na JSON-a, tak? Bo tam będą podmieniane wartości, więc on też musi być z jakimś małym zapasem. I dlatego też tutaj zaraz poniżej mamy JSON buffer size, ja to go określiłem na 512 bajtów, też z dużym zapasem, bo tak naprawdę zobaczcie, ten mały JSON-ik zajmuje mi 141 bajtów, to tutaj tak naprawdę wystarczyłoby, żebym dał, nie wiem, 150 bajtów albo, nie wiem, 256, jak mam tyle pamięci w procku, więc widzicie już, że to można zmieścić nawet w prockach, które mają tylko 2 kB RAMu i jeszcze to na OLEDzie wyświetlać, który będzie na przykład zajmował 1 kB RAMu na obraz, a w drugim kilobajcie zmieścimy i stos, i zmienne globalne, i jeszcze nawet naszym JSON-ikiem małym się posłużymy. Oczywiście uznałem też, że warto rozdzielić warunkową kompilację dla funkcji typu JSON print, czyli do funkcji, są tylko dwie funkcje, która drukuje taką postać na terminalu do celów debugowych i prześledzenia okiem i taką postać, żeby prześledzić, ile w ogóle jest te tokenów, czy są prawidłowo sparsowane i tak dalej, i tak dalej. Jeśli wszystko sobie posprawdzam, to na koniec, gdy będę kod wynikowy robił, to tu sobie postawię 0. To taka od razu instrukcja, jak tą biblioteką się posługiwać. O tym Wam już mówiłem, to sobie można włączyć, to jest teraz nieistotne i zobaczcie, że ta funkcja może tutaj config end, to można przenieść Ctrl X. O! Na ten moment, bo to się dalej ma już dziać automatycznie. Funkcja tutaj, jeśli ma, używamy NonOS SDK, podstawia pod nazwę FATR taką nazwę iCache Flash Attribute. Poznajecie zapewne, że taki iCache Flash Attribute, takim atrybutem musi być opatrzona każda funkcja w ESP8266 NonOS SDK. Natomiast gdy kompilujemy to w AVR-ze, to żadnego atrybutu do funkcji nie musimy nadawać, w związku z tym, gdy robimy na AVR-ze, to F-attribut jest puste i nic się nie będzie działo. Dlaczego? No bo zobaczcie, wróćmy do naszej funkcji wyszukującej, czy nawet tej inicjalizującej. Gdzie ona tutaj jest? Tutaj jest ta funkcja inicjalizująca. Ona ma tutaj ten fatr, tak? Czyli zobaczcie, gdy będzie to kompilowane na AVR-a, to tu zostanie podstawione nic, pusto będzie. Będzie po prostu int i nazwa funkcji. Ale jeśli będzie to kompilowane, moi drodzy, na ESP8266 NonOS SDK, to zamiast tego podstawi się to. I teraz widać właśnie zasadę tej transformacji tej naszej biblioteki ładnie pomiędzy AVR-em a ESP8266. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a też wpłynie, jak ktoś jeszcze tego się wszystkiego uczy, że o, fajny pomysł, być może go wykorzystam w swoich gdzieś tam rozwiązaniach i zobaczycie, jaki wtedy język C jest uniwersalny. Mamy tą funkcję, która zainicjalizowała, mamy nasze tokeny globalnie, możemy z tego korzystać nawet wewnątrz już dalej tych naszych funkcji. Więc gdy wrócę do naszego maina, to zobaczcie, stąd się już wzięło, że mogę przekazać
JSON-a, który tutaj jest akurat jako stała stworzony w pamięci RAM, tak naprawdę we flash najpierw, a później przy inicjalizacji skopiowany do RAM i można powiedzieć, że tego JSON-a właśnie przekazują, a to JSON tokens i JSON token count pobrane są właśnie z pliku C naszej biblioteki i te zmienne dwie są, zobaczcie tutaj, tutaj wyeksportowane na zewnątrz, zaraz Wam pokażę to miejsce, tutaj są w razie czego wyeksportowane na zewnątrz, dlatego można ich używać w naszych programach, tam gdzie zrobiliśmy include mkjsonlib mkjsmnh. I widzicie, jak to ładnie jest połączone, co skąd się bierze. I nasza funkcja przeszukuje. W jaki sposób ona przeszukuje? Otóż najpierw sobie ustawia zmienną found count, bo my musimy teraz założyć, że ktoś dał nam prawdziwego, dobrego JSON-a. Czyli takiego, w którym przede wszystkim na prostą strukturę. Załóżmy, że my liczymy na to, że tą funkcją przeszukujemy prostą strukturę JSON-a. W prostej strukturze JSON-a, czyli gdybyśmy mieli tylko takiego JSON-a, o takiego, słuchajcie, o takiego o, gdzie mamy same klucz, wartość, to jak sami rozumiecie, nie może się powtórzyć dwa razy name i na przykład Julia, name Mirek. Musi być jeden klucz o nazwie name. Klucze muszą być w ramach jednego obiektu unikalne przecież, bo gdyby były nieunikalne i powtórzone, to byłaby kicha. Więc nasza funkcja w razie czego musi spróbować wykryć, czy te klucze nie są przypadkiem powtórzone. Po pierwsze ze względu na to, że może powstał błędny JSON, ale po drugie, że ta funkcja służy do przeszukiwania akurat JSON find key value, musicie zapamiętać, do przeszukiwania prostych struktur, czyli tylko takich, które zawierają obiekt z kluczem wartość. Ale jak już będziemy mieli te zagłębienia, bo tu mamy, jak widzicie, obiekt person, a on składa się z kolejnego obiektu, który zawiera poszczególne mniejsze obiekty i person 2, no to już ta funkcja w tym momencie znajdzie nam, że tych kluczy, które zadamy na przykład name, powie nam, zwróci wartość rezultat 2. Słuchajcie, gdzie to jest tutaj, znaleziono więcej niż jeden klucz, bo rzeczywiście jak przeszuka tego całego JSON-a nasza funkcja, to ona znajdzie name i tutaj, i tutaj, bo ona traktuje to jako prostą strukturę. Nie chodzi o to, żeby nam wywaliło błędy albo zdefiniowało i powiedziało gdzieś, nie, to nie jest prosta struktura, to jest taka. Więc tak naprawdę, gdy mamy dwójkę zwróconą, to znaczy, że jest więcej takich kluczy. Być może jest albo błąd w JSON-ie, albo są jakieś podwójne obiekty. Gdy zwróci nam, słuchajcie, zero, to znaczy, że wszystko w porządku, ale gdy zwróci jedynkę, to znaczy, że w ogóle nie znaleziono klucza. Więc to jest taka prosta funkcja do prostych struktur. Czy mamy funkcję do wyszukiwania bardziej złożonych struktur. Gdy sobie zajrzymy do pliku nagłówkowego, zobaczcie, tutaj na sam dół, to jest ta funkcja i ja sobie tu nawet opisałem i Wam opisałem, jak ja robię sobie bibliotekę, to opisałem szybkie wyszukiwanie key value w prostej strukturze JSON. Jeden obiekt i same wpisy klucz wartość. Jasne, jasne. Ale gdy mamy na przykład taką strukturę ciut zagłębioną, że mamy wartości obiekty w tej bibliotece, w której są, w bibliotece w JSON-ie, że mamy co najmniej kilka niż jeden obiekt, który zawiera podobiekty, no to wtedy już musimy użyć funkcji JSON find key value in object. Ja może sobie to, skoro omawiam to w takiej kolejności, to przeniosę tutaj. Proszę bardzo. To wtedy mam in object, czyli jeśli wiem, że w moim JSON-ie występuje taka struktura zagnieżdżona, gdzie mam obiekty, a w nich kolejne obiekty, to już do wyszukiwania muszę użyć tej funkcji, ale do niej muszę przekazać też jakieś dodatkowe argumenty. Poza samym JSON-em, poza tablicą z tokenami, poza liczbą tokenów, muszę przekazać object name, czyli nazwę obiektu, albo person 1, albo person 2, że to w tym, albo w tym. Chcę wyszukać z kolei klucza, jak tu sobie dalej rozwinę, klucza o wartości name, tak? I wtedy ta funkcja do wyszukiwania zwróci mi wartość name, ale dla wskazanego przeze mnie obiektu, albo dla person 1, albo dla person 2, co sobie zaraz przećwiczymy. I wrzuci mi tą wartość do value. I analogicznie powstała kolejna funkcja JSON find key value in array. Też można poznać, że to jest dla szybkiego wyszukiwania w złożonych strukturach, ale z kolei tam, gdzie występują tablice, zaraz sobie to omówimy.
mówimy. Dodatkowo widać, że biblioteka serwuje nam, voilà, takie funkcyjki jak modify string, modify number, modify boolean, czyli można modyfikować wartości w już wykreowanym stringu gdzieś w pamięci RAM. Chyba dosyć proste. Oczywiście akurat te funkcje na tą chwilę są, tylko mogą obsługiwać proste struktury, tych złożonych nie. Pozostawiam Wam to, jeśli będzie potrzebne, będziecie chcieli koniecznie korzystać z bardziej złożonych struktur, to można sobie też na podobnej zasadzie rozwinąć te funkcje, żeby one szukały w tych skomplikowanych. Macie tutaj przykłady, jak tego wyszukiwać, zaraz sobie spojrzymy na kod i będziecie wiedzieli, jak takie modyfikacje robić, a więc widzicie, że droga do rozwoju funkcji jest bardzo fajna, do rozwoju tej biblioteki jest bardzo fajna. Tak? Tutaj macie też w pliku H przykładowo, jak tworzyć właśnie takie JSON-a, jak sobie go kreować, jak posługiwać się tymi funkcjami, jak sprawdzać, jak używać funkcji wyszukiwania tego akurat prostego, ale wrzuciłem to, żebym pamiętał, tak? Więc zobaczcie, tutaj oczywiście na samym początku mam ten init and parse, która jest zawsze widoczna, oprócz tego mam oczywiście tutaj sobie, słuchajcie, tylko zmienię if JSON create, to ja zrobię tak, że to będzie przesunięte tutaj, że ta funkcja będzie zawsze dostępna, natomiast gdy używamy kreowania, to będą dostępne takie funkcje jak JSON start object, JSON end object, takie wiążące się ze sobą, tak? JSON start nested object with key, czyli start obiektu JSON-a zagnieżdżonego, tak? Czyli zobaczcie, start nested object with key, to znaczy, że chcemy dodać zagnieżdżony obiekt z kluczem, czyli to oznacza, że właśnie stworzymy sobie taki person 1, czy tam, nie wiem, jakąś inną nazwę sobie zrobimy, na przykład dane z silnika 1, a tutaj dane z silnika 2, czy tam inne ustawienia i on utworzy nam tutaj podobiekt i będziemy mogli dalej robić start nested object, czyli start nested object to jest obiekt zagnieżdżony, możemy tworzyć. End nested object powinien nam dostawić to. Funkcje same będą pilnowały, kiedy dostawiać przecinek na końcu, a kiedy nie, bo zobaczcie, przecinki są potrzebne tutaj, 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 a na końcu po ostatnim elemencie nie. Tak? Ale funkcje będą same tego pilnowały. Zajrzyjmy sobie, jak te funkcje wyglądają tak generalnie. A tutaj macie króciutko opisane te funkcje. Gdy sobie zajrzę do takiej funkcji, to zobaczcie, co to jest po prostu start JSON object. Ona na początku bufora, jaki podacie tutaj, wstawi nam po prostu co? Tylko otwarty nawias klamrowy, to jest start JSON object. Potem end to wstawi nawias klamrowy zamknięty. Start nested object, czyli ten zagnieżdżony, to po pierwsze będzie sprawdzała, czy trzeba wstawić przecinek. Zobaczcie, tutaj tworzy mi pierwszy obiekt zagnieżdżony, do którego później dodam jakieś podobiekty i potem jak zrobię, skończę ten obiekt, to trzeba dostawić przecinek, a po tym już nie trzeba, prawda, obiekcie, tutaj widzicie. No więc to zawsze ten ifek na początku sprawdza, czy przecinek musi być, czy nie, a później dostawia, jak widzicie, cudzysłów, prawda, dodaje nam klucz, czyli person 1 gdzieś tam dodamy, potem kolejny cudzysłów, oczywiście tu musi być, żeby tego w tym sprintwie nie tłuc, i nawias, i dwukropek, i nawias otwarty, czyli właśnie dwukropek i nawias otwarty. Oczywiście tutaj nam wydrukowało ze spacjami, ale tak naprawdę tych spacji nie będzie, bo to jest wydruk przyjazny dla człowieka, więc ja tu specjalnie sam uzupełniałem spację w tej funkcji debugującej tylko dla wzroku człowieka. I podobnie zobaczcie start array. Zawsze się zaczyna od sprawdzenia, czy potrzebny przecinek, a tutaj jak tworzymy array, pamiętacie, będzie musiał być dodany nawias nie klamrowy, tylko nawias kwadratowy. Zakończy się tablica również z zamkniętym nawiasem kwadratowym. Nested object, proszę bardzo, dodanie tego cudzysłowa w nested zagnieżdżonym obiekcie, to będzie właśnie dodanie tego tutaj cudzysłowa, bo ten cudzysłów pierwszy to się powstaje, gdy mamy główny JSON obiekt, a ten zagnieżdżony, to tu musimy znowu zacząć od cudzysłowa, czyli w miejscu, gdzie mamy klucz, to jest klucz, a w miejscu, gdzie mamy value, mamy otwarty nawias klamrowy, co oznacza, że value, czyli wartością tego klucza, jest kolejny obiekt, który zawiera kolejne wartości klucz. Wartość. Bardzo fajnie się to czyta, jak już się zna te rzeczy. I zamknięcie. Proszę bardzo, to jest dosyć proste, tylko że to będzie się kompilowało wtedy, kiedy używamy stałej tutaj w konfiguracji JSON create. Zobaczcie, na samej górze to było w tej konfiguracji JSON create. Jeśli nie, zobaczcie, jeśli dam 0 i nie chciałbym tego używać w kodzie, zrobię zapisz, to patrzcie, to będzie wyszarzone. Natomiast funkcja
Ach, no i ten parse.json akurat znajduje się na samym początku naszego pliku C i widać, że ona nie jest otoczona żadną kompilacją warunkową. Ta akurat ma zawsze tutaj nam wystartować. Natomiast funkcje, jak widzicie tutaj, do kreowania tych naszych JSON-ów, w razie czego nie będą kompilowane, nie będą niepotrzebnie zajmowały miejsca w pamięci, ale skoro nie będą funkcje do kreowania, to w zasadzie nie są nam potrzebne funkcje do może dodawania stringów, do dodawania, bo ja pokazałem wam funkcje do kreowania związane z samym utworzeniem samej struktury, ale oprócz tej struktury musimy jeszcze przecież dodać na przykład taki string name, potem, czyli klucz, potem musimy dodać, musimy dodać klucz, to zawsze jako string, ale musimy dodać wartość John, która jest stringiem. No to żeby dodać, to właśnie jest to funkcja do add string, która klucz zawsze umieści w cudzysłowach, ale chodzi o value, też umieści w cudzysłowach, tak? Ja przywrócę może tą kompilację warunkową, żeby to jednak nie było wyszarzone na tą chwilę, proszę bardzo, bo łatwiej się to omawia wtedy, już to widać lepiej, więc mamy te funkcje do kreowania również w postaci dodawania numeru i tak dalej. I stąd, gdy zajrzymy później w taką funkcję, którą przygotuję dla was do skreowania, do tego, co mamy zresztą tutaj pokazane, jak to nawet w mainie na samym dole, zobaczcie, w tych funkcjach kreujących, o, tu jest to tworzenie, widzicie? JSON start object, żeby zrobić prostą strukturę, JSON add string, name, klucz, John, wartość, JSON add number, JSON age i 30, tu już podaję bez cudzysłowów wartość do tej funkcji też jako liczbę, JSON add string, znowu city, New York, boolean, married, albo 1, albo 0, nie muszę pisać bool czy coś, tylko 1 albo 0 do funkcji prosto przekazuję, ewentualnie add null, wszystko związane z kreowaniem tych funkcji, więc myślę, że tu nie będziecie mieli problemu, żeby sobie takie funkcje samemu stworzyć, widzicie jak są robione, na chwilkę zatrzymam to ekran, żebyście sobie mogli spisać z ekranu, no jest to bardzo proste. Pierwsza funkcja dodanie stringu, druga funkcja dodanie wartości liczbowej jako int, tak? Gdybyście chcieli większe wartości dawać, no to oczywiście trzeba byłoby sobie może dać albo nawet od razu poprawić int32t. Może sobie zróbmy wartość dla wartości liczbowej. Poprawimy to od razu sobie w tutaj, proszę bardzo. Jeśli chodzi o boolean, to tak naprawdę moglibyśmy nawet dać tutaj sobie uint 8t, bo tutaj będziemy przekazywali tylko albo 0, albo 1 w nagłówkach, które też trzeba przenieść potem do pliku nagłówkowego, więc jak jest add boolean, to proszę bardzo, też sobie zrobimy tu uint 8t, bo będzie tylko przekazywane albo 0, albo 1 i proszę bardzo ta funkcja. I żebyście jeszcze zobaczyli, mogli sobie przepisać add json add null, proszę bardzo, też taka sama. Ale jak widzicie, jest to proste. Jak zrobicie jedną, to już zaczniecie widzieć, że to jest, kurczę, proste. No rzeczywiście zamiast sprintfa przygotujemy raz funkcję i później będzie się wygodnie to tworzyło. A później już w naszej bibliotece są funkcje pomocnicze, które tutaj też na nieszczęście chyba zrobiłem, żeby się one skompilowały tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z kreowaniem, a to mi się nie pod... Tak czy nie? Klucz nieznaleziony. Sekundeczka, bo ja muszę tu sprawdzić od razu, czy wszystko mam dobrze. JSON create. Wiecie co, ja to na chwilkę sobie szybciutko zrobię jednak, żeby było 0. Sprawdzę, bo wiecie, chciałbym wam już wam przekazać taką wartość, taką bibliotekę poprawną. Czyli tak, te funkcje przy kreowaniu, te funkcje przy kreowaniu, ale find key już nie powinny być jako funkcje pomocnicze. I tutaj trochę przesadziłem, bo tutaj już poleciało mi modify, a ja niepotrzebnie, o tutaj, słuchajcie, o widzicie, To powinienem zrobić bezpośrednio po tych funkcjach przed wyszukiwaniem. O, tu powinien być koniec tego JSON create. O, teraz dopiero mi się robi porządek. Natomiast JSON modify, nie modify, później te funkcje takie jak find key value, bo tu jest taka prosta funkcyjka, tylko znajdź mi sam klucz, czy jest gdzieś w tym. Ja nawet nie wiem, czy ją wystawiłem na zewnątrz, a to jest bardzo proste. Może też ją wystawimy, bo chyba jej nie ma w ogóle, więc sobie wystawmy ją na zewnątrz. Proszę bardzo, gdzie ona tutaj, gdzie były te do znajdowania?
funkcję pomonitoringu. A jest JSON Find Key, tylko tutaj tak samo, no widzicie, przepraszam, że tak na żywo funkcję do kreowania pomieszałem z funkcjami do... funkcjami do modyfikacji, do wyszukiwania, a niepotrzebnie, bo powinienem to zrobić o tak jak tutaj, czyli teraz tylko funkcje do wyszukiwania, a funkcje do kreowania są tutaj, a do wyszukiwania mogą istnieć współistnieć cały czas, ponieważ będziemy z nich często korzystali. Przy modyfikację też zostawimy otwartą, bo jeśli mamy jakiś JSON w RAM skopiowany nawet z flesza na początku, no to też będziemy mogli sobie modyfikować. Tutaj ewentualnie odhaczone są tylko funkcje do te debugowe, więc na końcu będziemy mogli je wyłączyć. I proszę bardzo, teraz już nam się robi porządek. W funkcjach pomocniczych mamy po prostu na szybko wynalezienie, czy w jakimś naszym JSONie jest jakiś klucz, nieważne jaki. Name może wystąpić dwa razy, może wystąpić trzy, nieistotne. Będzie informacja, że jest powtórzony. Ta funkcja akurat nie będzie zwracała tego. Natomiast już te funkcje będą zwracały wynik, czy jest tylko jeden, jeśli jest zero taki klucz, jeśli są dwa, jeśli jest dwójka zwrócona, to więcej niż jeden klucz, a jak jeden, to znaczy, że klucza nie znaleziono. Na podobnej zasadzie działają funkcje find key w tych bardziej skomplikowanych i zobaczcie, no też, żeby potem nie było, że nie możecie tego przepisać, to proszę bardzo, tak, ta funkcja ciut skomplikowana, tu możecie sobie zatrzymać na chwilkę, przepisać z ekranu, nikt Wam tego nie zabrania, możemy sobie tą bibliotekę rozszerzyć, powiedziałem, że będzie ta biblioteka przeze mnie również dla Was otwarta, więc proszę bardzo, jest ekran, jest, ach, tylko że możecie potem powiedzieć, że tutaj nie było widać do końca tych linijek, więc ja specjalnie tutaj rozszerzę, mam nadzieję, że teraz będzie widać, o, całość, zasłonimy terminal, bo tu jest długa linia, więc proszę bardzo, tu jest akurat dużo argumentów przekazywanych, mają dłuższe nazwy, więc tak to wygląda. Czy te wcześniejsze funkcje też miały takie długie tutaj nazwy? Nie miały, więc tutaj nic żeście nie stracili wstępnie, proszę bardzo. Kolejna funkcja do wyszukiwania, do modyfikacji, to już jeśli używamy, jeśli włączymy, że chcemy włączyć sobie kompilację modyfikacji, bo też możemy z niej zrezygnować, jak chcemy tylko wyszukiwać, żeby nam się niepotrzebnie coś nie kompilowało. Zwróćcie uwagę, że wszędzie, w każdej funkcji, każda funkcja zaopatrzona jest w FATR, która dla AVR-a będzie to pustym ciągiem, dla ESP8266 będzie napełnione właśnie odpowiednim atrybutem i wszędzie mamy zamiast str, str, to ASTR, STR, czyli wszystkie funkcje do manipulacji na stringach mają przedrostek A, czy to printf, czy sprintf, czy A, czy strn, copy i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj zatem kolejną funkcję JSON modify number, nie wiem, czy Wam już ją pokazywałem. Teraz tą funkcją, funkcję do modyfikacji wartości boolean, też możecie sobie ładnie stąd przepisać, też wszystko jest podmienione. Tak, tu odpowiednie przerwy sobie porobicie i spiszecie z ekranu, jeśli sami nie czujecie się jeszcze pewnie w pisaniu. Potem ta funkcja, która służy do wydrukowania tego ładnie w postaci takiej dla oka, jak widzieliśmy w terminalu, proszę bardzo, też dłuższe tutaj wywołanie, przy czym ta funkcja jest typu static, więc tutaj to musi tak pozostać, zobaczcie, tego chyba nie zmieszczę na całym ekranie dla Was, ale tu sobie zobaczcie początek tej funkcji do tego miejsca, tak, jak sobie zatrzymacie, natomiast tutaj potem od tego miejsca dalej ta funkcja jeszcze trochę zajmuje, no jest to już trochę skomplikowana funkcja tutaj do buf null, sobie spiszecie z ekranu i no tak, i tu już jest końcówka tej funkcji. Podobnie ta druga, która nam drukuje same, ta funkcja, która dopiero nie jest static, która nam drukuje to ładnie na ekranie, to jest taka prościutka, ona już się posługuje tą funkcją wyżej, a tutaj mamy funkcję print all tokens, ta jest bardzo prościutka, proszę bardzo, taka debugowa, niedługa, możecie sobie stąd przepisać. Wszystkie, pamiętajcie, cały czas korzystają z tego przedrostka A. A dlaczego? Bo w pliku jsmnh, ja już Wam to chyba pokazywałem w poprzednim poradniku, mamy tak, albo nawet w tym, otóż takie to rzutowanie nazw z tym przedrostkiem A na nazwy potrzebne dla AVR-a albo dla ESP8266. Chyba Wam pokazałem wszystkie funkcje, jeszcze zaraz sobie przejdziemy do zaprezentowania wyszukiwania, spojrzę na czas, no 43 minuty, więc słuchajcie tego czasu, ale może troszeczkę wytrzymacie ze mną, zobaczycie, kto będzie chciał dalej popatrzeć i nie czuje się pewny, jak tego używać, to jeszcze ze mną chwilkę poczeka. Więc takie są funkcje biblioteczne, ja zaraz, skoro dokonywałem tych zmian w pliku, tylko właśnie w której to bibliotece, w tej,
JSSMNC w tej. I tutaj, jeśli jakichś zmian dokonywałem, to słuchajcie, tą wersję biblioteki zrobię copy i od razu przeniosę do tych następnych folderów paste, bo to wszystko powinno działać i do tego folderu paste też przeniosę. Proszę bardzo. Tak? Mam przeniesione, mam skompilowane. Teraz już, skoro macie poprzepisywane, oczywiście w pliku nagłówkowym przeniosłem z tego ogólnego pliku H te wszystkie nagłówki, wydzieliłem, które tam były, proszę bardzo. To jest z oryginalnej biblioteki, więc to chyba normalne, że trzeba przenieść, tego nawet nie muszę wam pokazywać. No został ten plik rozdzielony, ten plik z tej pierwszej lekcji tutaj, który zawiera i nagłówki, i funkcje. To zostało rozdzielone i to jest stąd, a później Original functions, są funkcje dwie, te oryginalne, ich nagłówki, a później dopiero są atnel functions w tej rozszerzonej wersji biblioteki. Jak widzicie, ładnie to się wszystko mieści. Nagłówki są również wszystko przygotowane do odpowiedniego, do odpowiedniej warunkowej kompilacji. Więc tu chyba wszystko omówiliśmy. Możemy zatem szybciutko przejść do kolejnego przykładu. Słuchajcie, skasuję sobie terminal, przejdziemy sobie do tego 02a, do maina. I teraz zobaczcie, w mainie właśnie powołuję sobie bufor, taki z zapasem JSON 512 bajtów. Dlaczego? Dlatego, że tu nie wpisuję teraz z ręki, żeby to było we flashu, tylko gdy będę chciał sobie utworzyć jakiegoś JSONa, to proszę bardzo, przykład użycia, wywołam sobie funkcję tutaj przeze mnie napisaną od tak z marszu, create complex JSON i utwórz mi JSON kompleksowy z tymi dwoma obiektami, słuchajcie, person 1, person 2, widzicie? No myślę, że jak to przeanalizujecie sobie, to chyba ja tego nawet nie muszę dalej omawiać, pokazałem wam wewnątrz te funkcje, jak wyglądają, omówiłem, więc to chyba nie jest problem. I teraz zobaczcie, tą funkcję po prostu, zanim zacznę w ogóle cokolwiek robić, inicjalizować JSONa i tak dalej, bo tam był pusty string, to robi create complete JSON. I teraz, czy rzeczywiście to mi utworzy takiego JSONa? No to może w tym przykładzie prościutko sobie go wyświetlmy w terminalu, czy prawidłowo wykreowany JSON tymi naszymi funkcjami. O, no i coś mamy tutaj nie tak. JSON. Ach, bo chyba w pliku nagłówkowym pokopiowałem wszystko, a tam jest wyłączone pewnie, o, create. Więc zrobię zapisz i tą funkcję i tą bibliotekę, przepraszam, jeszcze raz stąd kopię, przekopiłem do tych przykładów, żeby potem one się wszystkie kompilowały poprawnie do tego i do tego. Paste, proszę bardzo, jest tu all, więc jeszcze raz go skompiluję i już, o tak, jak funkcje nie były warunkowo kompilowane, to dlatego miałem warningi i teraz, proszę bardzo, tworzę tego JSONa i zaraz zobaczymy, czy on rzeczywiście poprawnie został stworzony dla naszego oka. Zobaczymy tymi funkcjami. Uwaga, moi drodzy. Trach. I zobaczcie, JSON, tak samo jak wtedy mieliśmy go wpisanego z ręki, to tu mamy person 1, John i tak dalej. I proszę bardzo, dokładnie to samo, co było w poprzedniej lekcji chyba, może któreś zrobione, a może nie, mi się już się miesza, pięknego JSONa dostaliśmy, rozbitego na poszczególne tokeny również. Jest. No to przejdźmy szybciutko, już żeby nie tracić waszego czasu, do ostatniego fajnego przykładu, mam nadzieję, w mainie biblioteka też jest. Proszę bardzo, tu sobie powołałem dwie zmienne JSON, tablice, JSON 1, JSON 2, bo będę chciał, powiedzmy, naraz w programie obrabiać dwa JSONy. Nawet sobie te dwa JSONy skreuję w locie. Create JSON 1 sobie piszę jedną funkcję, która mi tworzy person 1, person 2, person 2, czyli taką skomplikowaną strukturę z kilkoma obiektami zawierające obiekty, tak? Ale też sobie zrobię create mi JSON z dwoma tablicami, żeby mi stworzył people 1 i people 2, dwie tablice. Przeanalizujcie sobie to, zobaczcie, że jest to fajne, proste i przyjemne do tworzenia na szybko wewnątrz programu tablic. I teraz proszę bardzo, można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z... tutaj mamy do czynienia z przygotowaniem create JSON 1, prawda? A następnie wyświetlaniem go i wyszukiwaniem i wyszukaniem w nim, w tym, w tej zagnieżdżonej strukturze co nieco, wyszukanie klucza name dla person 2, czyli person 2 chcę wyszukać klucza, wartości dla klucza name, powinienem dostać Jane, prawda? I później tworzę sobie drugi JSON 2, który będzie zawierał z kolei tablicę, również go sobie wyświetlę w całości, ale tu sobie tak dla zabawy będę chciał wyszukać w tablicy o nazwie people2 wartości dla
klucza name, ale uwaga, o indeksie 1. Dla tablic nie będziemy mogli, bo tu zobaczcie, jak mamy obiekt, to w obiekcie możemy, to widzimy, że w wyszukujemy po obiekcie, ale jak będziemy wyszukiwali w tablicy, to będziemy wyszukiwali po indeksie, dlatego ta funkcja do wyszukiwania w tablicach zawiera jeszcze miejsce, gdzie chcemy podać indeks. Zaraz Wam pokażę, a może od razu Wam pokażę, weźmy to, skompilujmy, wrzućmy do terminala, to łatwiej będzie omawiać te kwestie wyszukiwania wszystkie. Więc uwaga, wrzucam do, żeby to się wykonało. I proszę bardzo, przeanalizujmy od góry. Pierwszy nasz JSON 1 zawiera person 1 i person 2 i person 3, prawda? I wyszukiwaliśmy w person 2 name. Powinno nam zwrócić informację, że found value in object person 2. I proszę bardzo, zrobiło. Found value in object person 2 i to jest Jane. Zgadza się? W person 2 mamy Jane. Następnie stworzyliśmy JSON 2, który ma zawierać tablicę. I zobaczcie, on zawiera tablicę people 1, która to tablica, przepraszam, obiekt people 1 tworzymy, people 1, już nieważne jak to czytać, który to obiekt jako wartość zawiera nie jakąś tam wartość, nazwę czy coś, tylko zawiera tablicę, widzicie? A ta tablica zawiera dwa obiekty. W tym momencie, zobaczcie, mamy w jednym, jakby w jednej tablicy mamy dwa obiekty, które zawierają pola name, ale to oznacza, że to jest obiekt tablicy o indeksie 0, a to jest obiekt tablicy o indeksie 1. Mógłbym dodać o indeksie 2, 3 i tak dalej. Więc jak będę chciał wyszukać coś w tablicy people 1, czy 2, czy 3, to muszę powiedzieć jeszcze, pod którym indeksem chcę szukać klucza. Czy pod indeksem 0, czy pod indeksem 2 i tak dalej. Rozumiecie? No to proszę bardzo, tu dlatego takich przygotowałem kilka wyszukiwań, że najpierw chcę wyszukać w tablicy people 2 klucza name pod indeksem 1. No to patrzymy. People 2, to mamy tutaj people 2 i zanim zobaczymy, jaka jest odpowiedź, to chcemy wyszukać pod indeksem 1. To jest indeks 0, a to jest indeks 1. Czyli ta funkcja wyszukująca powinna nam znaleźć wartość jaką, moi drodzy? Bob, prawda? I rzeczywiście found value i ten i zobaczcie, znalazła nam Bob. W drugiej chcę znaleźć w people 1, też wartość akurat name, mógłbym tu zmienić i jakąś inną wartość wyszukiwać, rzeczywiście. No powiedzmy, że w drugiej będę chciał znaleźć wartość city. Proszę bardzo, może jeszcze raz to skompiluję i puszczę, żebyśmy fajniej mieli tutaj do porównania, żebyście widzieli lepiej, na czym to polega. No to wrzućmy to teraz do procka, niech się to zrobi. Tylko tak naprawdę, no dobrze. Proszę bardzo, i teraz nam zwróciło Bob i zwróciło nam w people 1, nam indeks 0 zwrócił New York, City New York. No to sprawdźmy. People 1, indeks 0 powinien być New York. Zgadza się? Zgadza, New York. A tutaj pokazałem Wam przy okazji obsługę błędów, czyli próbujemy wyszukać w people 2 indeksu numer 2. A czy my w people 2 mamy indeks 2? Nie, mamy tylko indeks 0, indeks 1. Indeksu 2 nie mamy w ogóle stworzonego. Dlatego zwróciło nam błąd, że niestety nie znalazło klucza pod tym indeksem o wartości name. I podobnie, gdybym próbował sobie wystrzelić, że chcę wyszukać to w tablicy people 3, której nie ma tutaj w obiekcie people 3, który zawiera tablicę, też nie ma name, proszę bardzo, indeks 7. I to w zasadzie wszystko. Myślę, że jest to fajny materiał, jeśli chodzi o te kody źródłowe, który pozwoli Wam, jak sobie to przejrzycie, napiszecie we własnym tutaj, własną taką bibliotekę, rozszerzycie, bo biblioteki Wam pokazałem dokładnie, jak całą napisać, mam nadzieję, że wszystko jest pokazane. Jak nie, to sobie tam jakieś szczegóły dopiszecie, moi drodzy. Proszę bardzo, to nie jest trudne. Drogę znacie, warto się rozwijać, nawet próbować samemu, a potem dopiero patrzeć na ekran. Oczywiście na sam koniec dodam to, co przy poprzednim poradniku tego typu, że wszyscy nasi patroni, kochani z serwisu Patronite, którzy są stałymi patronami minimum od 6 miesięcy, nie mniej, jeśli napiszą maila na team@adnel.pl, podadzą maila, którym są zalogowani na Patronite, podadzą, że są od kiedy, czy tam może nawet nie od kiedy, bo można nie pamiętać, tylko że jestem patronem dłużej niż 6 miesięcy, proszę o kod źródłowy,
głowy do lekcji Jason 2, bo do tej lekcji to trzeba było prosić Jason 1, no to wtedy Paweł to sprawdzi i wyśle. Na maila team@nel.pl. Pamiętajcie, nie na biuro, nie na sklep, piszcie na team@nel.pl z prośbą o ten kod źródłowy. Paweł będzie wysyłał. Zastrzegamy, że jeśli nie napiszecie, nie podacie maila, jakim jesteście zalogowani na Patronite, albo jeśli nie podacie, od jak dawna jesteście patronem, no to Paweł nie będzie wchodził i szukał, sprawdzał dat, bo na to trzeba poświęcać czas. Nie, każdy patron długotrwały wie, że trzeba napisać, jestem patronem tam od grubo ponad 6 miesięcy, no i wtedy taki kod przysługuje, będziemy go wysyłać. Proszę bardzo, to jest informacja dla naszych szanownych patronów z serwisu Patronite. Jak widzicie, pełną gębą ruszyliśmy z poradnikami darmowymi, nie tylko jak widać dla Fowera, ale może jeszcze ostatecznie co? No troszkę już czasu minęło, kurczę, 54 minuty, godzina z tego wychodzi, ale chcielibyście zobaczyć, czy uzyskamy podobne rzeczy tutaj. Zobaczcie, mam tu też stworzony ręcznie tutaj, ale cała ta biblioteka działa, tylko właśnie, wiecie co, ja tą bibliotekę, tam poprawki wprowadziłem, to powinienem ją tutaj wkopiować, prawda? No to sobie muszę wejść w tą bibliotekę, plik C sobie zrobię kopii i tutaj też muszę to przecież poprawić, czyli do biblioteki skopiować plik paste override. I plik H też muszę skopiować, czyli wezmę sobie z tego Eclipse'a plik H, prawy klawisz, copy i sobie wkopiować do tego Eclipse'a, moi drodzy. Paste, proszę bardzo, override, ale jednocześnie muszę pamiętać, że tutaj skopiowałem ustawienia z AVR-a, więc tu muszę zrobić jedynkę, że to ma być działać na tym i tu mogę sobie spokojnie dać nawet 1024, bo tutaj mam pamięci RAM, dużo więcej. W pliku, słuchajcie, w bibliotece źródłowym też muszę pamiętać, żeby dać, bo widzicie już od razu błędy, nie ma AVR-a i OH, muszę dać jedynkę tutaj, żeby mi się wszystko prawidłowo pod skompilowało, więc proszę bardzo, puszczam kompilację, tu już się nie bawię w kreowanie, mam person 1, person 2 i tak dalej i tutaj mam w tym miejscu, tylko Wam pokazuję ten fragment, że powinno to trafić po starcie do terminala. Czy tak rzeczywiście jest? Proszę bardzo, moi drodzy, biorę terminal, przełączam się na inny port, bo mam płytkę ZSP8266 podłączoną tutaj, zrobię restart, bo kod już jest wgrany i proszę bardzo, moi drodzy, na samej górze wyświetliło mi aż nawet person 1, person 2, person 3, person 4, person 5, słuchajcie, długi string, który ma 300, na razie się rozłączę, bo tam potem inne rzeczy się pojawiają, niezwiązane z JSON-em, z Juśkiem, 344 bajty, tu już mogę się posługiwać, hulaj dusza piekła nie ma dłuższymi, widać spis tokenów, a więc biblioteka, jak widzicie, przed chwilą na świeżo przekopiowałem za VR-a, działa jeden do jednego po DSP8266. Mam nadzieję, że bardzo przyjemnie oglądało się ten poradnik, chociaż długo, ale jak ktoś ze mną posiedział i to wszystko przeanalizował, popatrzył, mam nadzieję, że też przy okazji dużo się nauczył, jakiś skill wzrósł, jeśli chodzi o sam język C, o posługiwanie się dodatkowo kompilacją warunkową pomiędzy, powiedzmy, internacjonalną, czyli pomiędzy różnymi procesorami nawet, zobaczcie, bo DSP8266 a AVR, zwykły 8-bitowy, przecież to drastyczna różnica. A tymczasem zobaczcie, biblioteczka nawet rozszerzona, przepięknie działa i na tym procku, i na tym. Jeszcze raz mówię, nieistotne, że ESP8266 ma. Nie próbujcie mi tu przypadkiem na YouTubie niżej pisać, Mirku, ale może ty nie wiesz, że ESP8266, no ma, już mówiłem. To chodzi tylko o to, że jak już się przyzwyczaiłem do tej, co zrobiłem na AVR, to jakby mi nie potrzeba, gdy nie potrzeba więcej, bardziej skomplikowanych struktur, to mi wystarczy i działam. Gdy mi potrzeba dużo bardziej skomplikowanych struktur, to wtedy włączam wykorzystanie biblioteki, która jest w ESP8266 Nono SSDK. Wy natomiast pod filmem możecie napisać, czy chcielibyście taki poradnik też tutaj na YouTube ode mnie, darmowy, żeby może chociaż krótko pokazać Wam i zaprezentować tą bibliotekę, która jest wszyta w ESP8266. Jak się nią posługiwać przy takich tutaj przykładach, a dzięki temu też jak obsługiwać dużo bardziej skomplikowane struktury, moi drodzy, też łącznie z tworzeniem oczywiście, wszystko jest przygotowane w tej bibliotece, ale będzie trzeba nią nieco się albo dosyć mocno inaczej posługiwać niż tą biblioteką. Wybór należy do Was. Jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć, to dajcie koniecznie znać pod tym poradnikiem.
Jeszcze raz zastrzegam, jeśli będziecie pisali do mnie na maila w tej sprawie, Mirku, ja nie chcę się zalogować na tego YouTube'a, nie, bo to wiesz, będą mnie śledzić, to przykro mi, nie uznam takiego głosu. Naprawdę, jeśli ja dla was mogę się pochylić i coś zrobić, to ty też, proszę cię jednak, zaloguj się na tego Gmaila, stwórz konto, zaloguj się na YouTube'a, proszę cię, postaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo tylko to pozwoli mi rozsądnie prowadzić darmowe poradniki, a nie, słuchajcie, że wszyscy tylko wejdą, coś od siebie wezmą, ale nic nie dadzą, a dla mnie dadzą to oznacza łapki w górę, przypominam, o których wcześniej nigdy nie mówiłem i później te moje poradniki to tak zasychały darmowe, ale jak tylko przestawałem je robić, to zaraz się nagle okazywało, Mirku, dlaczego przestałeś je robić i dlaczego przestałeś je robić. Teraz już wiecie dlaczego, ale dobra, jeszcze raz wracam, liczę, że tym razem będzie dyskusja pod poradnikiem, będą łapki w górę w odpowiedniej ilości i polecanie naszego kanału innym swoim znajomym, a wasze łapki w górę również pozwolą, żeby YouTube to rozprzestrzeniał. Dobra, tyle się dogadałem na koniec. Słuchajcie, minęła praktycznie równo godzina, no ale mi było miło z wami spędzić ten czas. Zobaczcie, że jednak muszę na to poświęcić sporo czasu. A ty tylko się zalogować i postawić łapkę w górę. Wiem, marudzę, ale trudno. Czasem muszę. Hejo, papa!